Brytyjskie tabloidy donosiły ostatnio, że monarchini miała nadzieję, że tegoroczne święta będą dla niej czasem pojednania z rodziną. Królowa spotykała się z bliskimi w posiadłości Sandringham w Norfolk. Wiele wskazuje na to, że tegoroczna Wigilia będzie zupełnie inna. Wszystko przez pandemię koronawirusa i rozprzestrzenianie się mutacji Omikron. W Wielkiej Brytanii wskaźniki zakażeń biją kolejne rekordy, a rząd ogłosił kolejne restrykcje. Królowa zarządziła więc, że ograniczy kontakty z rodziną do minimum. W mediach pojawiły się też wieści, że Boże Narodzenie może spędził całkiem sama. Teraz jednak The Sun przekazał informację, że Camilla i Karol na to nie pozwolą. Nie zdziwiłbym się, gdyby książę Karol i Camilla, książę Andrzej i ewentualnie książę Edward i Sophie Wessex, a może i inni dołączyli do królowej na lunch, stwierdził królewski komentator w rozmowie z The Sun. Reklama. Zdjęcie królowa Elżbieta II, Max Mambi w Indigo Getty Images. Elżbieta II zakazała rodzinie jednego. Okazuje się, że osób może być zdecydowanie więcej. Bardziej prawdopodobne jest to, że będzie to tuzin osób, a nie 30, tak jak w Sandringham. Nie wierzę, że zostanie kompletnie sama, więc jestem pewien, że niektórzy członkowie rodziny dołączą do niej tego dnia, dodał informator. Tabloidy z Wysp donoszą, że rodzina spotka się w prywatnej kaplicy, ale lubiące wysokoprocentowe trunki osoby nie zabawią zapewne w Sandringham zbyt wiele czasu. W tym roku rodzinę królewską ma czekać jeszcze jedna, dość istotna zmiana. Rodzina królewska będzie miała zakaz spożywania alkoholu. Tak zadecydowała Elżbieta II, która zdecydowała się zrezygnować z alkoholu przed swoim platynowym jubileuszem, który będzie obchodzić w przyszłym roku. Zdjęcie królowa Elżbieta II, WPA Pool, Getty Images. Zdjęcie rodzina królewska, Anwar Hussein, Wire Image, Getty Images. Zdjęcie królowa Elżbieta II zabroniła picia alkoholu, Yui Mak, WPA Pool, Getty Images. Zobacz też.